Szanowna Pani Prezes, Czcigodni Księża, Panie, Panowie. Miałem dziś od razu, powiem, dłuższe przemówienie, ale nie wygłoszę. Nie wygłoszę, bo prelegenci się spieszą. Nie wygłoszę, bo czasu jest mało. A w tej części historycznej chcieliśmy dzisiaj Państwu zaproponować wysłuchanie dwóch opowieści. Księdza Tadeusza Isakowicza-Zalewskiego i doktora Leona Popka, szefa naszego Wydziału Kresowego. I dla nich, dla tych dwóch wystąpień dzisiaj tutaj zgromadziliśmy się. Ale czuję się w obowiązku jednak parę słów Państwu przekazać. Kilka dni temu byli Państwo, ja nie mogłem być tam w Hucie Pieniackiej na kolejnych uroczystościach. Zanim wrócili Państwo do własnych domów, zanim zdążyliście usiąść w własnych fotelach, okazało się, że strona ukraińska wysyła sygnał, wiadomość, jaką, że będą prowadzili pracę tam w Hucie Pieniackiej. Będą prowadzili te prace, dla nas zaskakujące, w jakim celu? Bo my pracę prowadzimy po to zawsze, żeby odnaleźć ludzi, żeby odnaleźć szczątki, żeby odnaleźć doły śmierci, żeby ich zidentyfikować, godnie pochować. Ale strona ukraińska mówi coś innego. Będziemy to robili, bo Polacy zawyżają liczbę. Znaczy państwo zawyżają tą liczbę. My, naukowcy, zawyżamy tą liczbę ofiar. Negują także obecność Ukraińców w mordzie. Jeszcze do niedawna mogłoby się wydawać, że świat idzie w jakimś uporządkowanym kierunku, w jakimś przewidywalnym kierunku. Tymczasem, szanowni państwo, żyjemy w czasie, kiedy wszystko, co wydawało się stabilne, przestaje już być stabilne. Nagle my, Polacy, staliśmy się celem ataków. Nie jesteśmy ofiarami. Nie jesteśmy państwem, które w sposób pięknie stanęło do walki w 1939. I jak żadne inne społeczeństwo Europy świadectwa patriotyzmu, bohaterstwa nie dało. Polacy to zrobili. A dzisiaj słyszymy, że odpowiadamy za Holokaust. Dzisiaj mówią to przedstawiciele państwa izraelskiego i różnych środowisk na Zachodzie. Dzisiaj Niemcy chętnie z nami chcą dzielić się odpowiedzialnością za własne czyny. Dziś od Ukraińców słyszymy, że to my wymyślamy ofiary. Jesteśmy sprawcami. Jak możemy przeczytać na tej haniebnej tablicy, którą w Hucie Pieniackiej ustawiono, to do mordu w Hucie Pieniackiej doszło dlatego, że placówka AK, cytuję, bestialsko zamordowała kilku żołnierzy niemieckich. Słowa haniebne, słowa nieprawdziwe, ale one nie padają tylko tam, wśród lokalnej miejscowej społeczności ukraińskiej. One są wypowiadane przez przedstawicieli i to wysoko postawionych państwa ukraińskiego. Dwa lata temu ze strony ukraińskiej otrzymaliśmy jako Instytut Pamięci Narodowej zakaz wjazdu, czy zakaz poszukiwań na terenie państwa ukraińskiego. Ten zakaz jest aktualny do dziś. Usłyszeliśmy nawet, że jeżeli się stałoby tak, że nie posłuchamy tego, oni nie gwarantują nam bezpieczeństwa na terenie państwa ukraińskiego. To są realia. Jeszcze rok temu wystąpiliśmy do Ukrainy z prośbą o to, abyśmy mogli przeprowadzić pracę. Mimo tego zakazu, wśród wielu miejsc, które wymieniliśmy, była także Huta Pieniacka. Nie dostaliśmy zgód na żadne miejsce do dzisiaj, a więc od dwóch lat nie ma żadnych zgód. I nagle dowiadujemy się ze strony ukraińskiej o tym, że to oni będą prowadzili pracę w Hucie Pieniackiej.
A przecież my nic o tym nie wiemy. Szczątki Polaków zamordowanych przez UPA mają być podejmowane przez nieznane osoby, nieznanych specjalistów? Myślę, że słowo prowokacja jest właściwym, żeby określić tę sytuację. Czego możemy się spodziewać? Myślę, że przed wyborami na Ukrainie do tego nie dojdzie, chociaż mogę się mylić, ale stanie się to wkrótce. Myślę, że na 2-3 dni wcześniej będziemy powiadomieni o tym, że prace się rozpoczynają i trzeba będzie szybko reagować, pojechać. Ale szanowni państwo, w tych pracach nie o prawdę chodzi i nie o badania chodzi. To my realizujemy naukę, to my prowadzimy pracę. Na Ukrainie realizowana jest polityka i cele polityczne. Przykład Chruszowice. To miejsce, które dla Ukraińców do dzisiaj stanowi dowód na to, że w Polsce niszczy się upamiętnienia ukraińskie. Państwo pamiętają, że w Chruszowicach 2 lata temu lokalna społeczność rozebrała pomnik ku czci UPA. Strona ukraińska stała na stanowisku i nawet poszczególne ministerstwa tak się wypowiadały, że tam pod tym pomnikiem jest kilkunastu członków UPA. I źle się stało, że ten pomnik został rozebrany spontanicznie. Tam przez lokalną ludność. To władze państwa polskiego powinny nie dopuścić do powstania tego pomnika, a jeżeli już powstał, należało go rozebrać zgodnie z prawem, decyzją wojewody bądź innego urzędnika państwowego. Bowiem tam, szanowni państwo, na tym pomniku mieliśmy nie nazwiska osób, bo grób w Polsce przysługuje każdemu, nawet członkowi UPA, ale grób, a nie pomnik ku czci 4 kureni UPA. A tak było w Chruszowicach. I kiedy rok temu pracowaliśmy w Chruszowicach, zaprosiliśmy do tych prac stronę ukraińską. Mogli być i byli, mogli obserwować, mogli uczestniczyć w naszych pracach. Proponowaliśmy także pobranie materiału genetycznego ze szczątków. I szanowni państwo, to co się działo tam na miejscu, w Chruszowicach, moim zdaniem będzie się działo w Hucie Pieniackiej. 2 równoległe, nieprzystające do siebie światy. Stary cmentarz w Chruszowicach. W związku z tym szczątki wielu ludzi. Odkrywamy te same doły. My widzimy coś, Ukraińcy widzą coś zupełnie innego. Godzinę od chwili, kiedy rozpoczęliśmy pracę, dowiedzieliśmy się już z mediów ukraińskich, że odkryto szczątki członków UPA. Na podstawie czego? Na podstawie tego, że znaleziono jeden guzik bieliźniany Wehrmachtu. Jeżeli znajdujemy szczątki zniszczone, które uległy erozji, to dla strony ukraińskiej jest to dowód na to, że te ubytki to są ślady po kulach. Kiedy znajdujemy kogoś, kto jest w stanie daleko idącego rozkładu, te szczątki są praktycznie niewidoczne. Strona ukraińska, patrząc na te same szczątki, mówi, że to nie są XIX-wieczne szczątki. I tu pada opowieść ze strony ukraińskiej. To są szczątki pani, która nosiła jedzenie do UPA, zabili ją kawudziści. Nastąpił potem rozkład szczątków, dlatego są do dzisiaj tak zniszczone. Przez kilkanaście godzin, do 23 w czerwcu tamtego roku, tam w Chruszowicach przeżywaliśmy taką oto rzeczywistość. Mówię o tym dzisiaj państwu w tym miejscu, żeby powiedzieć, że to się wydarzy, myślę, wkrótce znowu. My będziemy widzieli coś innego niż widzą Ukraińcy. Ale chciałem państwu zapewnić, i to jest najważniejsze, że ze strony Instytutu Pamięci Narodowej my na pewno tam będziemy. Będziemy tam od pierwszej do ostatniej chwili. Będziemy się domagali uczestnictwa w tych pracach, a nie tylko obserwacji tych prac. I na pewno tej sprawy nie pozwolimy zakończyć Ukraińcom w wybranym przez siebie momencie. Jeżeli już zrobili to, co uczynili, ogłosili światu, że będą prowadzone prace. Dobrze.
ale do momentu, kiedy znajdziemy wszystkich. I to my będziemy pracowali tam na miejscu. Z nimi, bo inaczej się nie da. Ale o tym mogę Państwa zapewnić. Państwo nie zostaną z tą sprawą własną, bo to jest sprawa nas wszystkich Polaków. Nie godzi się, żeby w ten sposób traktować szczątki naszych. Nie godzi się, żeby po tylu latach rzucać obelgi. Bo to jest obelga, to co ostatnio słyszymy ze strony ukraińskiej wobec nas wszystkich. I zapewniam, że ze strony Instytutu Pamięci Narodowej ta pomoc będzie zawsze. Wierzę, że także ci, którzy reprezentują państwo polskie w różnych innych urzędach i ministerstwach, zrozumieją, że te sygnały, które płyną ze strony Ukrainy, to nie są sygnały przyjacielskie. Taka jest nasza ocena. Wierzę, że kiedyś nastąpi taki czas, kiedy będziemy mogli mówić o badaniach naukowych, o rzetelności tych badań i czynić to na poziomie merytorycznym. Na teraz, szanowni państwo, w mojej ocenie, to jeszcze nie ten czas pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Dziękuję. Dziękuję.